Monika. Dzisiaj się z Wami witam z mojego tarasu. Proszę, taki widok, słońce jest tutaj ostre i w sumie dobrze, bo powiem Wam, że już jest zimno, ja siedzę już poncho. Bardzo często już pada też i są burze tutaj, więc no już zima, już jesień, zima nadchodzi. Jestem dzisiaj tutaj z moimi pieskami na tarasie. One wąchają na razie, patrzą, co tutaj jest. Chaos sobie wchodzi i schodzi, jak mu się podoba. Niestety Oreo ma chyba lęk wysokości, bo co? Tak piszczy, tak? O, jest Orełko, tak, grzeczny piesek. No, Oreo się cieszy, że jest z nami, bo tak to chciałam, żeby wszedł, ale niestety sam nie potrafił. Musiałam wziąć smycz i mu pomóc. Może dlatego, że jeszcze poręczy nie ma i on się boi. Chaos jest bardziej pod tym względem odważniejszy. Hej, nie wariujcie. No one już oczywiście okazja do zabawy jest, to będą się bawić. Jeszcze na tarasie nic nie robiliśmy. Tylko tutaj czasami przychodzimy posiedzieć, bo wiecie, w domu jest najważniejsze, zima się zbliża, więc chciałam Wam powiedzieć, co w tym tygodniu robiliśmy. No to jak Wam wspominałam, że kuchnię robimy, już jest praktycznie zrobiona, jeszcze mebli oczywiście nie ma. Daliśmy kamień. Pokazywałam Wam ten kamień. Daliśmy kamień zamiast szyby między meblami, żeby był. No i jedną część mamy taką pod kątem i no niestety nie mamy takiej maszyny, żeby to obciąć, a to jest, musi być bardzo dobrze obcięta, bardzo ładnie obcięta, bo to będzie na wierzchu, więc no niestety musimy kawałek tego kamienia zawieść gdzieś, żeby nam to ładnie obcięli i wtedy możemy położyć na ścianę. No, ściany są już pomalowane, Wam to pokażę już jak będzie cały komplet, więc wtedy pokażę Wam efekt, jaka jest kuchnia. No, mi się bardzo podoba. Powiem Wam, że ten kamień dodał uroku. Bardzo słońce świeci, ale nie chcę nigdzie iść. Muszę chyba się tylko tak, żeby była dobra widoczność. No. Co tam, Orełko? Co tam? Połóż się, tak, grzeczny pies. No, chyba już wspominałam, że bardzo dużo pada. Pada bardzo dużo. Powiem Wam, że w ogródku tam, gdzie psy, trawa walczy. O, chaos jest, chaos. Ten, trawa walczy, słuchajcie, gdzie nie gdzie wyrasta. Więc zobaczymy, jak to będzie. Nie wszystko zjedzone przez psy, nie skopane. Więc już szaleję. Hej! Poczekajcie. No już, musiałam ich trochę do porządku doprowadzić. Oczywiście Oreo zjadł Chaosowi obrożę i musiałam mu łańcuszek. Taki zrobiliśmy ze starego łańcuszka, który już był za mały. Ja trochę dorobiłam nowego łańcuszka. To oczywiście nie jest obroża, żeby go prowadzić, bo podejrzewam, żeby było szybko się zerwała. Ale taka, żeby była tylko na chwilę, to może być. No, więc tylko tak biżuterię ma na sobie, po to, żeby w razie czego tam go złapać. Jeszcze zaczęliśmy robić bramę. Brama już jest prawie skończona, jeszcze tam trzeba dorobić na górze i na froncie bramy, ale już jest w miarę na pewno zabezpieczona, jest klucz, więc nikt nie wejdzie na podwórko, psy też już nie wejdą i przede wszystkim jest pod bramą też zabezpieczone, bo Oreo też próbował wejść przez pod bramą. No nie, Orełko? Orełko, ty
Kombinatorze jesteś? Tak. No i jeszcze z tego, co zaczęliśmy robić, to przedpokój, więc cały dół tak jakby będzie już ukończony, myślę, że pod koniec tygodnia. Znaczy nie, teraz już jest koniec tygodnia. No to początek przyszłego tygodnia. Dajmy trochę czasu więcej, więc miał być już zrobione, ale wiadomo, jest praca, a my robimy wszystko sami. No więc tak nam tydzień w sumie zleciał, że pracowaliśmy, Ramazan jeszcze pracował w pracy. Tu o. Przeniosłam się do salonu, zrobiłam sobie kawkę. Bardzo dobra. Co jeszcze nas czeka w tym tygodniu, to na pewno wyprawa do weterynarza z Kaoskiem, tak? Kaos przyszedł, bo wie, że o nim. Powiem Wam, że Kaos się uderzył końcem ogona o kamień i sobie obtarł. Wiecie, jak to dzieci nieraz nawet samemu się upadnie i obetrze się kawałek skórki i leci krew. No u Kaosa niestety ta krew jest bardzo rzadka i bardzo nam długo to patrzę, bo kupiliśmy taki środek niby na tamowanie krwi do pryskania, ale po prostu to nie pomaga i mi się wydaje, że weterynarz musi mu dać jakieś lekarstwo, żeby ta krew nie była taka rzadka. Więc zobaczymy. Na pewno pojedziemy, bo powiem Wam, że amstafy mają to do tego, że one bardzo mało bólu czują i nawet przez to chyba, nie wiem, jak macha ogonem, to po prostu wali tym ogonem, jak dostanę po nogach, to jakby biczem ktoś mnie uderzył, na serio, mam czerwone i one nic, więc no zobaczymy, co weterynarz powie na tą ranę. Niby ją czyszczę, niby tym pryskam specjalnym, tym Ramazan zamówił przez internet, bo w żadnym sklepie, znaczy kupiliśmy jeden preparat na to, żeby tam było napisane, że oczyszcza i pomaga w gojeniu, no ale nie pomaga jemu przynajmniej. I teraz ten drugi preparat, ten preparat wygląda, on się nazywa Mavi Spray, a po angielsku Blue Spray, bo dwie nazwy są. I on jest taki fioletowy, jak dzieci nieraz, wiecie, mają pleśniawkę, to fioletem się smarowało. No to właśnie taki spray jest, no ale Kaosowi nie pomaga, on ma bardzo rzadką krew. Zobaczymy, co powie weterynarz przede wszystkim. No i tak właśnie. Ja przyszłam do salonu, one też. I śpią. Oczywiście w słońcu. Więc właśnie tak nam tydzień mija. Ja na mopie sprzątam, bo oczywiście szlifują, Engin gipsuje, później Ali szlifuje, później malowanie, więc wszystko jest takie, wiecie, no jak to przy remontach. Trzeba na bieżąco zmywać, bo jak farba zaschnie, to później trzeba skrobać, albo jak ta gładź zaschnie, to też trzeba skrobać. Więc jeżeli ja sprzątam na bieżąco, to mam przynajmniej w miarę czysto. Można tak powiedzieć, w miarę. Chociaż jeszcze jedno Wam powiem, że jestem już zmęczona. Chciałabym, żeby to był koniec, a to nie jest koniec, to jest początek. No, jeszcze tyle do zrobienia jest, ale na serio już po prostu zmęczenie daje w kość, bo no teraz mam chwilę wytchnienia, bo Ramazan jest w pracy, ja ogarnę to, co po prostu na bieżąco jest, a później znowu przyjedzie. Dzisiaj będzie chyba, bo Kaos nam pochlapał całą ścianę z krwi, bo mówiłam Wam, że macha ogonem i ta krew ta jest tak rzadka, że ona chlapie wszystko, więc w przedpokoju jest cały przedpokój pochlapany, więc musi
to znowu zetrzeć, bo nie da się to zmyć, bo ja już próbowałam ścierką, nie da się to zmyć, więc musi zetrzeć to, znowu gładź położyć i no i wtedy może już całość będzie pomalowana. Zdaję do końca tygodnia albo na początku tygodnia już dół powinien być na gotowo, więc przenosimy się na górę z robotą. Jeszcze dostałam w komentarzach takie zapytanie, jak tam z moimi oknami. Uporałam się, praktycznie uporałam się. Zostawiłam na samej górze naklejki dla producenta. Się śmieją, że żeby... Śmieją się wszyscy, że zostawiłam dla niego, żeby mi przyjechał, zerwał te naklejki. Nie, nie, taki żarcik, wiecie. Nie, po prostu ktoś mi nawet napisał w komentarzach, żeby zostawić naklejki, żeby producent wiedział, że to jest od nich i tak zostawiłam właśnie, jeżeli będziemy okno robić w kuchni, bo będziemy robić w końcu, jak się uporamy ze sypialnią, to tą kuchnię na górze chyba zaczniemy wtedy i wtedy przyjedzie ten sam, bo już rozmawialiśmy tam mniej więcej, że ten sam, no i wtedy wymieni nam tą szybę tylko w salonie, więc naklejki zostały dla niego. I jeszcze powiem Wam jedno, że cały czas mam ochotę coś zrobić i już się zastanawiam, nawet już sobie klej gorący przywiozłam z domu, że mam ochotę po prostu coś porobić dla domu, ale coś, wiecie, takiego w moim stylu, żeby coś z niczego wykombinować i już mnie nosi, więc może następny filmik, jak skompletuję rzeczy, bo już mam parę rzeczy, ale jeszcze mi brakuje, więc jeżeli skompletuję te, to już mam pomysł, co zrobić, bo już mi się chce. Już powiem Wam, że już bym jakąś bransoletkę zrobiła, już po prostu mnie nosi. Nosi mnie, że wiecie, remont to remont. Też tu się robi więcej, Ramazan robi niż ja, bo on mówi sieć, ty tylko patrz, czy dobrze, więc nie mam za bardzo co robić. Już rzeczy zostały takie tylko dla nich. Ja tylko mogę sprzątać, więc już coś mnie nosi i bym coś wykombinowała. Więc zobaczymy. Może następny filmik po prostu zrobię coś dla domu. Jakąś potrzebną rzecz z niepotrzebnych rzeczy. Więc zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Na tą chwilę się będę z Wami żegnać. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, że są znowu osoby nowe. Chyba Wam nigdy nie przestanę dziękować za to, że jesteście i że oglądacie i że komentujecie. Ja Wam naprawdę bardzo dziękuję. Jeżeli Wam się podoba filmik, to oczywiście łapkę w górę. Jeżeli nie, to łapkę w dół. Ja się nie obrażam. Więc do następnego filmiku. Gyrosioros!